Pewien piekarz w swojej piekarni używa 8 szklanek mąki na jedną blachę mufinek. Albo mafinek. Podobno tak też można wymawiać. Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując odpowiednie stosunki. W tabeli też widać, że na każdą blachę mufinek piekarz potrzebuje 8 szklanek mąki, albo odwrotnie, potrzebuje 8 szklanek mąki na każdą blachę mufinek. Ile będzie potrzebował szklanek mąki na dwie blachy mufinek? Zatrzymajcie teraz ten film. I spróbujcie sami to obliczyć. Jeżeli chce upiec dwa razy tyle mufinek, dwa razy tyle blach pełnych mufinek, to musi użyć dwa razy tyle mąki. Dokładniej mówiąc, dwa razy tyle szklanek mąki. Czyli zamiast 8 wpisujemy 16 szklanek mąki. I na tej samej zasadzie, jeżeli chce upiec trzy razy tyle mufinek, to będzie musiał użyć 3 razy tyle mąki, czyli zamiast 8 będzie potrzebował 8 razy 3, czyli 24 szklanki mąki. I jeszcze jedno polecenie w tym zadaniu: narysuj w układzie współrzędnych wykres punktów XY na podstawie danych z tabeli. Czyli mamy nanieść na wykres punkt 1 blacha mufinek 8 szklanek mąki, drugi punkt 2 blachy, 16 szklanek i trzeci 3 blachy, 24 szklanki. Na osi poziomej zaznaczona jest liczba blach, x to lewa kolumna w tabeli, a na pionowej osi mamy liczbę szklanek mąki, oś y, czyli prawa kolumna w tabeli. I na każdą blachę mufinek potrzebujemy 8 szklanek mąki. Jedna blacha, 8 szklanek. Na dwie blachy potrzebujemy 16 szklanek mąki. Tu będzie leżał drugi punkt. I na trzy blachy będziemy potrzebować 24 szklanki mąki. Tutaj. Jedną kratkę poniżej 25 szklanek. I widać na tym wykresie pewną zależność. Ponieważ stosunek liczby blach mufinek do liczby szklanek mąki jest stały, to wszystkie te punkty możemy połączyć jedną prostą. Właśnie dlatego, że stosunek wielkości zaznaczonych na osiach x i y jest stały. Za każdym razem, kiedy chcemy przesunąć się w prawo od jakiegoś punktu o jedną jednostkę, musimy również przesunąć się o 8 jednostek w górę. Za każdym razem, kiedy chcemy dodać kolejną blachę mufinek, musimy uwzględnić następne 8 szklanek mąki. Jeszcze jedna blacha i jeszcze raz o 8 szklanek mąki więcej. Zróbmy jeszcze jakiś przykład. Darek zarabia, myjąc w weekendy samochody sąsiadów, pobiera taką samą opłatę za każde auto. W układzie współrzędnych pokazane jest, ile Darek zarobił za umycie dwóch, pięciu i ośmiu samochodów. No to przyjrzyjmy się temu wykresowi. Za umycie dwóch samochodów zarobił 15 zł, za umycie pięciu aut zarobił coś pomiędzy 35 i 40 zł i opłata za umycie ośmiu samochodów to 60 zł. Można do sprawy podejść tak, że stosunek pomiędzy liczbą umytych samochodów a zarobkiem w złotówkach jest stały i wynosi 2 do 15. Czyli opłata wynosi 15 zł za każde dwa umyte auta. W takim razie za 8 samochodów, czyli za 4 razy więcej, opłata musi wynosić również 4 razy więcej. I znowu, jak w poprzednim przykładzie, ponieważ stosunek opłaty za umycie do liczby umytych samochodów jest stały, to te trzy punkty leżą na jednej prostej. I jeszcze pytanie: ile Darek zarobił, jeżeli umył 4 samochody? Jeżeli za umycie dwóch samochodów Darek kasuje 15 zł. To za dwa razy więcej umytych samochodów skasuje dwa razy większą kwotę, czyli 30 zł za cztery auta, bo stosunek kwoty do liczby aut jest stały. I ostatni przykład. Małgorzata zarabia, pomagając sąsiadom odśnieżać chodniki. Bardzo dobry pomysł. Naniosła na wykres w układzie współrzędnych punkty pokazujące, ile razy odśnieżała i ile zarobiła. No to zobaczmy. Odśnieżała 3 razy i zarobiła połowa odległości między 16 i 20 czyli 18 zł. Za czterokrotne odśnieżanie zarobiła 24 zł. I wygląda na to, że ten stosunek jest stały. wynosi 3 do 18 albo odwrotnie, czyli że Małgorzata zarabia 18 zł za każde trzykrotne odśnieżanie. Jest to równoważne z zarobkiem 6 zł za pojedyncze odśnieżanie. I pytanie, którą z poniższych Uporządkowanych par Małgorzata może dodać do wykresu. Pierwsza odpowiedź to odśnieżanie jeden raz i zarobek 10 zł. Czy Małgorzata zarabia 10 zł za jednokrotne odśnieżanie? Nie, nie zgadza się to z danymi z wykresu. Zarabia 18 zł za trzykrotne odśnieżanie, czyli 6 zł za jednokrotne odśnieżanie. 6, a nie 10. Odpowiedź A nie pasuje. Wykreślamy. Odpowiedź B. Za odśnieżenie dwa razy dostaje kwotę 12 zł. No i pasuje, jeżeli za każde odśnieżenie dostaje 6 zł, za pojedyncze odśnieżenie, i jeżeli stosunek liczby odśnieżeń do kwoty, którą za całe odśnieżanie dostaje, jest stały i wynosi 3 do 18 albo 1 do 6, to jest to równoważne z 2 do 12. Czyli odpowiedź B jest poprawna.